Dzień dobry, witajcie 3 grudnia. Dziś będzie bardzo ciekawy dzień, bo mamy w planach go-karty, a potem potańcówkę. Potańcówkę organizowaną przez Iwonkę, czyli naszą nauczycielkę tańca. W rączkach trzymam już moje dzisiejsze kalendarzowe łupy. Jeżeli chodzi o Body Shop, to był to tonik z tej serii z witaminą E. Jest to bardzo fajna seria, natomiast w moim przypadku, jeżeli chodzi o moją buzię, nie wszystkie produkty z tej serii mi służą. Ten taki płyn do mycia twarzy trochę mnie zapycha. Dlatego używam go głównie do zmywania makijażu, a potem jeszcze czymś innym sobie przemywam buzię, natomiast z tego chętnie spróbuję. Widać, że on ma taką trochę bardziej bogatą konsystencję. To nie jest taka po prostu, wiecie, coś tylko mocno wodnistego. Także jestem bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o rytuał, to tutaj mamy taki balsamik do rąk. Jest to naprawdę super produkt. Andrzej którejś zimy jakoś tak dosyć długo jeździł na swoim motocyklu, więc wiadomo, od trzymania manetek miał bardzo suche rączki i naprawdę to był produkt, z którym te ręce ratował. Wtedy mieliśmy go w innej wersji zapachowej, natomiast Ritual of Sakura też super zapach, to pachnie. Jest tutaj napisane? Nie, ale to jest jakiś chyba jaśmin, czy coś takiego, czy jakiś lotos, coś takiego, co pachnie japońsko. No, ale bardzo ekstra zapach. I ostatnia rzecz, to był produkt z kalendarza OnlyBio, dzisiaj no, mamy 3, więc przypadało nam otwieranie go. I to jest odżywka. Myślałam, że już ją używałam, ale chyba jednak nie. Wszystkie te produkty z OnlyBio mają takie ładne gradientowe przejścia i jak to wyciągałam, to miałam wrażenie, że już miałam styczność z tym produktem, ale widzę, że to jest domykająca odżywka, domykająca łuskę włosa o obniżonym pH. Więc na pewno czegoś takiego nie używałam, więc bardzo się cieszę, dlatego że będę miała okazję przetestować coś nowego. Jeżeli chodzi o kalendarze, to tyle. My teraz się zbieramy, jedziemy na zakupy spożywcze, a później z Wami zobaczymy się, jak już będziemy w drodze na nasze go-karty. Byliśmy, słuchajcie, na tych zakupach spożywczych i przy okazji podjechaliśmy do Galerii Mokotów, bo chciałam zobaczyć, czy może jednak kupię sobie coś na ten mój wyjazd, który mam w poniedziałek. I powiem Wam, że jestem załamana, bo w tych sklepach nic nie było, a jak już było coś ładnego, no to myślę, że Cadek by mi z tego wychodził. W sensie wszystko było tak masakrycznie krótkie, już w klimacie bardziej sylwestrowym. Kumam, że to rozrywkowy vibe, ale kurde, aż przykro, że nie było nic takiego w eleganckiej długości. Niefajnie. Andrzejek tam w tle, o, przy kuchni. Zaczynamy robić obiadek. Ja pewnie rozpakuję zakupy. Andrzej zajmie się ogarnianiem rzeczy pod spaghetti. No. A potem wpadnie do nas Julia z Mariuszem. Podjedziemy po mojego brata. No i jedziemy na tego karty. Dokąd, Andrzeju? Nowa Wieś? Chyba tak. RCW to się nazywa. Tak. Go-karty elektryczne. Go-karty elektryczne RCW w Nowej Wsi. Czy coś takiego. Mamy dla Was materiał z go-karta. Andrzej miał kamerę na brodzie. Ja już zakończyłam swoją przygodę. Chyba widać, że jestem zapłakana. Przyznam, że trochę się wystraszyłam, bo no co chwilę mi machali te niebieskie flagi i robiłam ludziom miejsce, ale niektórzy nie hamowali i we mnie wjeżdżali i strasznie się wystraszyłam tego wjeżdżania w dupę, więc zrezygnowałam z mojego drugiego przejazdu, ale już był opłacony, więc całe szczęście dało się to przepisać na mojego brata. No, pójdę teraz na taras i pokażę Wam, jak to wygląda z tarasu. Andrzej ma czerwony kask, także się wyróżnia, więc będziecie mogli obczajać, który to. Mariusz przy koksie usiada do pierwszego go-kartu. Będzie wyjeżdżał jako pierwszy. Tam w czerwonym kasku jest Andrzej, on też już wchodzi. Ten najacz to jest mój brat. Zobaczymy, gdzie pójdzie Andrzej, ale też miał w miarę dobry czas. Andrzej to 26, Mariusz 24. Ciekawe, gdzie pójdzie mój brat. A Julka? To jest Julka. Pewnie za Mateusza. Siema. 15. Reszta pewnie się jeszcze szkoli. No. No dobra. Tak to się prezentuje. Tak wygląda cały tor z góry.
Jest taka platforma i się wjeżdża na górę. Powiem wam, że pierwsze okrążenie nawet mi się podobało, ale to jest mega niefajne, że ja jadąc po raz pierwszy i będąc sierotą, jeżdżę z takimi koksami, którzy trochę mają wysrania na to, że ja nie potrafię jechać. To jest za bardzo stresujące jak dla mnie. Więc zrezygnowałam i Mati będzie miał trzeci przejazd, tak jak mówiłam. Ale Mariusz zasuwa. Nasi panowie jako pierwsi. Andrzej myślę, że miałby lepszy czas, gdyby nie to, że parę razy przez taką laskę musiał hamować. Dzień dobry, witajcie. Wpadłam się tylko z wami pożegnać. Wczoraj podrzuciliśmy mojego brata do domu i wróciliśmy do siebie. Finalnie nie pojechaliśmy na żadną imprezę. No, ja nie miałam takich, wiecie, dobrego moodu nie miałam po tej mojej przygodzie z go-kartami. Julia też się trochę źle czuła, więc przyjechaliśmy do domu, wzięła tabletki przeciwbólowe i stwierdziliśmy, że po prostu posiedzimy, odpoczniemy, pogadamy i ewentualnie obejrzymy coś fajnego razem. Także już nic takiego się wczoraj nie działo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vlogmasowego odcinka. Co prawda był trochę mało świąteczny, ale wydaje mi się, że rozrywka w postaci tych go-kartów powinna być dosyć interesująca. Zostawcie nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym vlogmasowym odcinku.